No to tutaj patrząc się na Marszałkowską, gdy jesteśmy przed Pałacem Kultury Stalina i Lenina, zastanawiamy się wspólnie właśnie, dlaczego ten Polak jest taki głupi. Pali papierosy, jeden za drugim, a potem jak rak, nie dość, że tu śmierdzi na Marszałkowskiej, no to ten dymek jest strasznie rakotwórczy. To więc tak, gdy rak, to do Matki Boskiej się modli. Proszę Państwa, tutaj odjechał właśnie żółty autokar, który pięknie pojedzie zaraz gdzie? Do Anglo-Ameryki. Białystok, Polska A. Tu jest Polska A. Beczą, wrzeszczą, krzyczą już czwarty dzień, bo to w poniedziałek, wtorek, środa się pracuje. 3 dni, bo to na 3 to moherowe wszystko. Przesądne, a potem kolejne 4 dni nic nie robią. No to więc wrzask, to więc krzyk, to więc ten tumult, bo to wiecie Państwo, jak to ta modlitwa o miseczkę zupy wygląda. A jak już się naśre, to denaturaty chcą pić, a potem się wić. No i się tak cupią, i się tak cupią. To 11 listopada, wiecie Państwo, co zawsze było, z kamieniami na policję. W policję prosto, stary tramwaj, stara wiara, stara Marszałkowska, stary papież, stara Polska, stara Europa. No i ten żółty autokar, co jedzie, Państwo zobaczą, napisane na nim Anglo, Ameryka, Białystok, bo tramwaj z tyłu, druga klasa za nim, a on jedzie do Anglo, Ameryki i Białystok. I niech Państwo przyjrzą się temu żółtemu autokarowi. On jest piękny i nawet można tam telefony podłączyć do jakiejś sieci. 220 V, proszę Państwa. No, także on, jak przyjechał z Anglo, Ameryki, Białystok, to skręca w prawo, jedzie na lotnisko, wyrzuci pasażerem i z powrotem będzie jechał tutaj. Proszę Państwa, o, pojechał żółty. Tu przy Cokole wjedzie, gdzie wyrzucają Polacy w Warszawie Biblię do śmietnika. Dlaczego ten Polak taki głupi, że Biblię wyrzuca do śmietnika, proszę Państwa? Dlaczego ten Polak taki głupi? Pałac Kultury Stalina i Lenina też ateistyczny. Nie jest to ani kościół, ani cerkiew. No i tamten żółty, jak przyjedzie, to zaraz tam podejdziemy. Te tablice zobaczymy, co, jak i o której. No, dlaczego ten Polak, Państwo, zobaczył taki głupi? Typowo autorytarne zachowania, kopyta w kieszeniach, a potem jak na raka zapadnie, to błaga Matkę Boską, prosi Matkę Boską. Także tak mohery mniej więcej się zachowują. No, Warszawa to w ogóle jest, wiecie Państwo, nie cerkiewna, nie prawosławna, nie ewangelicka, tylko taka, wiecie Państwo, rzymsko-łacińska. I to Biblia na trawie tu leży, Biblia w śmietniku, Biblia na drzewie, na krzakach, wszędzie, na asfalcie, na chodniku. Radio to FM Euro Concita, Barbie Baby Langstrom Extra. Komentarze Radia Concita.